Twoje dziecko też nie chce pić syropu z cebuli, a co gdyby tak nadać mu lepszy smak? Chodź, chodź, pokażę Ci, jak to zrobić. Potrzebujesz cebulę, miód, cynamon, goździki i troszkę kurkumy. Aha, i jeszcze 2 plasterki cytryny. Cebulę pokrój i przełóż ją do miseczki. Ja kroję ją w takie ósemki. Ale może to być też kostka czy plastry, jak lubisz. Cytrynę też pokroję na mniejsze kawałki. Do tego dorzucę sobie 1/3 łyżeczki kurkumy, cynamon, może też być mielony, kilka goździków i miód. Bez miodu nie zrobisz tego syropu. Ja daję 2 łyżki miodu i teraz wszystko sobie dokładnie wymieszam. Taki syrop najlepiej podawaj już w pierwszych oznakach przeziębienia. Pomaga na kaszel suchy, na kaszel mokry, na ból gardła, na chrypkę. Podaję go nawet, gdy mamy katar. Działa przeciwwirusowo, przeciwzapalnie i zapomniałam o jednym składniku – imbir. Pokroiłam go na drobne plasterki i przełożyłam do miski i znowu wszystko dokładnie wymieszałam. Teraz odstawię go na kilka godzin i syrop jest już gotowy. Zobacz, jaki puścił sok. I to jest właśnie nasz syrop. Jeśli Twoje dziecko też nie lubi tradycyjnego syropu z cebulą, to wypróbuj ten przepis. Może mu posmakuje i koniecznie zaobserwuj mnie po więcej. Znowu zrobimy coś razem.